never slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive. Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja. Siema. I w tym odcinku chcieliśmy Wam pokazać tą ścianę mgły. Odblokowuje się ją specjalnym kluczem. Znajdujemy się w pogrobnie. Jest to w ogóle punkt startowy, z którego ruszaliśmy. I teraz odblokujemy za pomocą klucza sobie mgłę. I sprawdzimy, co kryje ta lokacja. No dobra, użyłem już remedium, jest znak i lecimy z zabawą. Chyba jedna z najbardziej wkurzających lokacji. No, a takich jest pełno, nie? Spokojnie. Jedzie rytm. Jak on ruszy, to trzeba tu skoczyć, nie? I teraz nie pamiętam, czy tu na dół, nie? Tak. Tylko dobra, niech on przyjedzie. O, ona jest. Przy tobie się pojawił. Co on robi? Czekaj, tylko przyjedzie. Ależ. Zrzucił go. Ale w ogóle nie mogłem go atakować, nie? O, ale mnie zrzucił. Ale udało mi się przeżyć. Dobra. A ty tam trafiłeś, o? A co, źle? Nie, 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 bo ja kawałek dalej jestem. O kurczę. Ale dobra, już wracam do ciebie. Bo ja chciałem tutaj zrobić w tą lokację, bo tu jest chyba talizman albo coś takiego właśnie dobrego, pamiętam, do znalezienia. Ale mi Rydwan po głowie przejechał. Jutro będzie bolała głowa. No to na pewno. Zapomniałem o tym, nie? Czekaj, to czas łuku. Co za wredota. Przed tobą przedmiot.
Elektryczny smar. Bloodborne? No, Bloodborne nie było to. Co tutaj nie? Nie, tak się wydawało. To Dark Souls 2 tak się mocno wyróżniało, te iluzoryczne ściany, nie? O, i tu jest przeciwnik, ja pierdzielę. A nawet go widać na suficie. Bawimy się w Mariusza, palimy z łuku. Oczywiście pozdrawiamy Mariusza. Tak. Śledzimy na bieżąco i liczymy, że zagramy razem. Na większej ilości PvP. Ale mi trafił. Liczyłem na fiolki. Co, nie ma się już czym leczyć? Bossa jeszcze po... Drugi? Tak. Czekaj, zmienię sobie tu ten talizman, to łaska złotego drzewa. Tam przed bossem jest łaska, chyba, jak dobrze pamiętam. Ale szału dostał. Tu można skoczyć na dół, ale jeszcze był jeden korytarz, nie? Chyba tak. Nie, zrobiliśmy. Dobra, tu trzeba będzie skakać. Tylko właśnie nie pamiętam, czy najpierw tu skakać, czy... Tu nic nie ma, dobra. Nie no, chyba tylko tutaj. Czekaj, jedna rzecz. Światełko. No właśnie. Muszę tą lampę sobie ustawić w te stałe przedmioty, ale tylko... Gotowi? Jedziemy. Tematem. Jak dobrze pamiętam, tu gdzieś zeskoczyliśmy, zaraz można było znowu na dół zeskoczyć. Gdzie my jesteśmy? Chyba będziemy strzelać teraz. Zabijemy rycerza i będziemy strzelać do tego Rydwanu. Tak, jest rycerz. Ale kurde, zmarnowałem. I teraz pytanie, jak to robimy z tym strzelaniem, żeby to trafić? Najlepiej to chyba bym musiał ci powiedzieć kiedy. No dobra, niech będzie. Mów. Czekaj, przygotuj się. No i teraz. Patrz, cholera, nie trafiłem. Czekaj. W dzban Na czy w spokój. linę? W dzban. To jeszcze raz, zobaczymy. No i teraz. No co ty, w linę musisz trafić, a nie w dzban. Czekaj, niech jeszcze raz przejedzie. Spoko. Już zapomniałem, ja to w sumie może za dwa razy robiłem. Dobra, teraz. Co się stało? Idealnie było. Nietrafiony.
Przygotuj się, jak będzie wracał, to będziemy strzelać. Dobra, teraz dawaj. Wow. Co on tak za szybko przyjechał? Przyspieszył. Kurde, teraz tak, żebym widział tę linkę. Mam. Ostatnia szansa. Będziemy się bujeć zaraz z Rydwanem. Dobra, teraz. Nie. Idealnie. No dobra. I wielki łuk złotego drzewa i wielka strzała. I to jest to miejsce, z którego szliśmy, Tak, które, z którego zaskakiwaliśmy. nie? No i dobra. Bo ja tak pamiętam, tak tu skoczyłeś, nie? To na dół było jeszcze raz ze skoki, coś było. Że tutaj, o. No, raz zeskakuje. A, dobra, wiem co było. Dobra, nieważne. Po prostu tu, gdzie teraz idziemy, to byśmy sobie zeskoczyli tam szybciej, nie? Ty, tutaj jeszcze coś jest. Gdzie? Tutaj, tam gdzie ja teraz zeskoczyłem. No, na dół. Jest jeszcze jedna kładka. No wiem, i tam byśmy się pojawili. No dobra, mogę zeskoczyć. Bo tam byśmy mogli zejść analogowo, nie? Czekaj, zrobię ci miejsce. I tu widzisz? A, też racja. To Już takie tak to... przyspieszone jak nie ten. Jak nie dasz rady zabić tego, nie? Już tak zapomniałem Dawaj niektórych na górę. lochów. Tam jest rycerz, który mi napsuł krwi. Wiesz, no ciężko w tej grze spamiętać wszystkie lochy i wszystko, bo to jest naprawdę ogromny świat. No. Jest gnida. No. Pieczęć smoczej komunii. Chyba tutaj wszystko, nie? No i smar smoczej rany. Czekaj, tylko sobie padę. Pada podłączę, bo na rozładowaniu. No ja teraz jak nie mam podłączonych słuchawek do pada, to dużo dłużej trzyma, nie? No. Jest całkiem inna bajka. Bo ty nie masz tej lokacji zrobionej, nie? Nie, tej lokacji nie mam. Do leczenia też już nic nie masz. Pusto. O, to ciężko tego bossa będzie. Ale tam jest punkt łaski chyba przed nim. Tak, no. Centralnie jest. Ale wiesz, ja sobie to po prostu przebiegnę, nie? No, bo to takie nieskomplikowane, nie? Żeby przebiec tutaj. Ty nie ma punktu łaski. Jest posąg Mariki. No, to co chcesz tu dobiec? Dawaj, może spróbujemy bossa. Może się uda za pierwszym. Wątpię. Bo ten jest dużo agresywniejszy niż poprzednio. Próbuję go zatruć. Złapał mnie, patrz. Co ty mówisz?
Znaczy, no nic mi tam wielkiego nie zrobił, nie, ale... O, po co się leczysz? Dobra, po mnie. Dobra, mam szansę. Patrz. No dobra, to w międzyczasie spróbuję dobiec. Jeszcze jeden wybuch. Patrz, nie mogę go... Jeszcze jeden strzał. I padł. Duch owrzodzonego drzewa. Złote nasiono i wypędzony rycerz Olek. No i dobra, mamy kolejne katakumby, że takie określę, zrobione. No i powiedz, gdzie teraz? Odblokujmy sobie kowala, nie? Pociągnijmy dalej ten quest. Co ty na to? Jestem za. No dobrze, to się przenosimy z powrotem do jeziora Liurni. Północny brzeg jeziora Liurni. Zrobimy sobie tu cały ten fragment, odblokujemy kowala. A wielkie drzewo coraz bliżej. No. Już nawet ludzie robią ten fanowskie edycje kolekcjonerskie Venoma, nie? A, ja w ogóle widziałem, jak właśnie z Elden Ringa drukował na drukarce, nie? 3D. I powiem ci, że dałem 120 zł chyba się za taką figurkę, niemalowaną oczywiście. Powiem ci, że to kusząca propozycja taka. Tak samo widziałem, jak sobie wydrukował dwa... kurczę, nie pamiętam, jak się nazywała broń Kratosa z pierwszych tych... Ostrze Chaosu, Ares ostrze chaosu. chaosu. No i właśnie to drukował, że to trzymało mu pada, nie? Rewelacja to było. Dobra. No to był stracony odcinek, gdyby nie było najazdu. Idzie do mnie. Idę. Idę, już biegnę do o, ciebie. Tarczę jakoś. O, kurde wilki. Patrz. No tu jest. Dobra, widzę go.
uciekł. Kolejny speedrunner będzie? Bańka, out. No, on minął wszystkie moje ataki. No, staminy nie mam za dużo. No właśnie. Jeszcze jeden cios. Jest. Fajne, PvP jest fajne. Jak się wygrywa, to jest fajne PvP, bo jak cały czas dostajesz w czapkę, to jest tak frustrujące. Ale wiesz, wtedy się uczysz, nie? No tak, ale wiesz, jak graliśmy w Dark Souls 3 i w tym, w Lodowym Irytylu. Jak do nich wejdziesz do Norlondo, nie? Co tak najeżdżają. Przecież to było tak frustrujące, jak te 7 razy te same podejście. A tam jeszcze jest ta plansza, gdzie z tych przeciwników takich stoi trzech, nie? No to przecież w ogóle albo strzelać do jaszczurki na dół walczyć. A Albo tu do na. tego biskupa, nie? No a tu najazd, nie? Dobra, coś jeszcze słyszę, ale tu gdzieś coś jest. Tu jest chyba ukryty boss. Boss? No, jeśli dobrze pamiętam. No chyba nie było bossa, ale zaraz zacznę, bo tu mam przedmiot. Czekaj, jeśli dobrze pamiętam. On jest pod ziemią. A, to tak, dobra. Tylko. O, dobra, chyba znalazłem. Jest. To co? Bosika. Ten znów. To jest on. Lecz się, lecz, lecz. Kurde. Tak jak mówiłem, nadal mi brakuje staminy. No ja teraz planuję punkcik staminy włożyć. Mimo, że mam tą miksturkę pod staminę, to i nadal brakuje. No ja właśnie nie, ja mam taką, że regeneruje życie. Pół z życia zwraca i regeneruje życie, nie? Zamarznięta igła. Rapier. No dobra, teraz kowal. Dobrze, przy kowalu się spotkamy. Czekaj, jak mamy z czasem stoimy? 24 minuty. To spoko, porozmawiam z kowalem, albo w sumie nawet nie. Albo nie, porozmawiam i na tym zakończę ten odcinek, a w następnym będziemy już kombinować, co robimy dalej. Na razie nie rozwijam postaci, bo może... Dobra, wzmocnij oręż.
Kamienie są. On ma na sprzedaż tylko ponury. No dobra, te ponure to mnie nie interesują na razie. Dobra. To mówi, że robimy następny ten posiadłość w następnym odcinku. A może byśmy zrobili sobie podziemie? O, też możemy. Bo nie robiliśmy, nie zaczęliśmy ich nawet, nie? Gdzie one to są tu? O. Podziemia rzeki Siofre, nie? Bo nie robiliśmy. Nie, ominęliśmy je wtedy. No i w sumie można by zacząć, bo to też wiąże się z questem Blyda dalej, nie? Bo tu po tej posiadłości jest przecież wieża Rani. Tak. A żeby do niej wejść, trzeba mieć pociągnięty ten quest. Dobra, mogę kupić Karyjski herb z aplikacją. Zmniejsza liczbę punktów skupienia zużywanych przez umiejętności. Dobrą aplikację ma. Dobra, najpierw wzmacniam tą jedną broń. Dalej. No dobra, i na tym zakończymy odcinek. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby być na bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki i komentarze. I do następnego. Cześć!